Proszę Państwa, w naszej działalności gospodarczej dotyczącej hodowli bydła w ubiegłym roku osiągnęliśmy bardzo poważne sukcesy na terenie całego kraju. Konkretnie w ubiegłym roku w wyniku oceny Instytutu Zootechniki w Balicach mieliśmy najlepszego buchaja Danko Zoom, najlepszą krowę Wiochnę i najlepszą jałówkę Bombę. Buchaj Danko Zoom był najlepiej wyceniany w ostatnich latach, a więc w roku 2020 i 2021 i został przekazany do zakładu nasienniania do Tulec. Proszę Państwa, produkcja zwierzęca jest specyficzną z jednej strony produkcją, ale z drugiej strony jest bardzo pracochłonną i kosztochłonną. Niemniej uważamy, że mamy do tej pory, jeśli chodzi o tą produkcję, dzięki wieloletniej pracy hodowlanej, mamy tą produkcję na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Pomimo trudnej sytuacji, jaka wynikała z pandemii panującej w naszym kraju, udało nam się utrzymać produkcję na poziomie roku 2019 z lekką nadwyżką. I jeśli chodzi o produkcję, to uzyskaliśmy około 20 milionów litrów mleka. Proszę Państwa, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, to wszystkie metody hodowlane, i genomika, i seksowanie, i transfer zarodków ma miejsce na terenie Danko hodowli roślin. Sama nazwa Danko hodowla roślin to oczywiście produkcja i hodowla nowych odmian, ale również hodowla zwierząt na wysokim poziomie. Ja myślę, że systematyczna praca jest tutaj kluczem do odnoszenia sukcesów. Używamy nowoczesnych metod, to jest selekcji, doboru par rodzicielskich. Do doboru używamy programu z Polskiej Federacji, programu DOKO. No i niewątpliwie tutaj kluczem jest również transplantacja zarodków. Ja nie ukrywam, że bez transplantacji byłoby ciężko uzyskać tak wartościowe zwierzęta. Szansa uzyskania poprzez transplantację najwartościowszych zwierząt jest jednak tutaj w stosunku do posługiwania się metodami zwykłymi jest dużo wyższa. Współpraca z Polską Federacją jest tutaj na kilku poziomach. Najbardziej to tutaj oczywiście rozumiem współpracę w zakresie oceny zwierząt. Również bardzo często korzystamy właśnie z Cegenu, jeśli chodzi tutaj o indeksy przede wszystkim najmłodszych cieląt. Poza tym korzystamy z programu DOKO, który uważam za program, który sprawdza się po prostu tutaj bardzo dobrze w naszych warunkach. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o produkcję, to chcemy utrzymać na tym poziomie produkcję, jaką zanotowaliśmy w roku 2020. Oczywiście pandemia trwa nadal i nadal mamy dosyć trudne warunki, jak wielu przedsiębiorców na terenie całego naszego kraju. A jeśli chodzi o plany produkcyjne, to Danko przymierza się od półtora roku do wybudowania nowej obory, obory bezciołowej, obory, która będzie przede wszystkim obsługiwana przez automaty. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, wielomilionowe, w związku z tym prowadzimy analizy. I mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach zostanie podjęta decyzja i rozpoczęta zostanie realizacja tego obiektu tutaj na terenie gospodarstwa w Choryni.